Krzysiu, witam cię serdecznie na kolejnych zajęciach naszych i cieszę się, że możemy się znowu widzieć. Rozpocznijmy od Siemionowa, od tego przejścia z części wolnej na szybką. Dobrze. Tak, i teraz znowu przed tą szybką częścią masz takie, powiedziałbym, asekuracyjne zwolnienie, żeby spokojnie zdążyć tam przeskoczyć. A ja bym chciał, żebyś ty tak trochę zaryzykował tutaj, żebyś odważnie przeszedł, żebyś się tu nie zatrzymywał. Bo to no słychać, dobrze, że to jest, ojej, a jak nie trafię, no to może wolniej tutaj i spokojnie sobie przejdę. Tylko że to jakby uzasadnienia muzycznego moim zdaniem nie ma. Zacznijmy dobrze, już od razu od szybkiej i jeszcze raz to samo. Już od szybkiej? Już od wiwacze, tak. Aha, dobrze. Stop, 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 Krzysiu. Fajnie, bardzo fajnie. Tam jak są te szesnastki, myślę, że dasz radę zagrać to lepiej, bo jeszcze bardziej, tak, bardziej tak precyzyjnie. Tym razem może takie to było trochę tak niechlujne, a potem w dalszym fragmencie, tam gdzie masz ósemki z kropką, tam są chyba akcenty na nich, prawda? Na tych tercjach. Tak, są. I tych akcentów trochę mi brakuje. Chciałbym ich nieco więcej, żeby właśnie te dłuższe nuty podkreślać, żeby one były charakterystyczne jakby dla charakteru tanecznego tego utworu. Mm-hmm. Zagrajmy jeszcze raz to samo. Do tego, do Tremolanda. Dobrze. Czy ty tam pod koniec nie dodajesz jednej ósemki? Zagrajmy sobie powoli od tercji. Dobrze. O tu właśnie. Stop, Krzysiu. Tu na raz. Czy tu nie jesteś spóźniony? Po tercjach? Znaczy ten na raz w tym miejscu, jak wchodzi już to 16-4, to jest pauza właśnie ćwierćnutowa. Czyli... Aha, dobrze, bo ja nie pamiętam, może coś wymyślam. Mm-hmm. Jeszcze jedna prośba w tym samym fragmencie. Jak zaczynasz te kwinty w prawej ręce, słyszę akcenty w prawej, a akcent jest też w lewej, prawda? Mm-hmm. I tego w lewej on jest dużo, dużo mniejszy. A ja bym chciał, żeby to był taki fajny dialog. Mówię o samym wejściu.
czyli o tych kwintach. Aha, w tym miejscu. Mhm. Tam są akcenty w lewej ręce, prawda? Tak, tak, oczywiście. I chciałoby się, żeby to była taka walka dwóch światów, prawda? No, spróbujmy jeszcze raz to samo. Okej, to było dużo lepsze wszystko. Jeszcze tam masz ten taki, teraz znowu zacząłeś tam się, że tak powiem, taka sekuracja tam była przy tym przejściu. Spróbuj tam zaryzykować, nie bać się tego wejścia. No i wyżej nie trafisz i co? Dobrze. Żeby tam nie odciągać, bo to jest taka wygoda. I gramy od Tremolanda. Mhm. Krzysiu, a czy możemy, tremolando jest piano, prawda? W nutach? Tak, no mezzo piano, tak. Tak, czy możemy dać mniej, a potem jak masz to kształtowanie tej frazy, czyli... czyli jak masz... Żeby wchodzić w górę, żeby w tremolandzie też można było sterować dynamiką. Rozumiem. No, czyli... Tu nie musi być głośno, prawda? Bo to jest na razie sam ruch bez melodii. Melodia się dopiero pojawi. Mhm. Jeszcze bym mógł właśnie tu zadać pytanie. Tak. Bo właśnie zaczyna się od tego tremolanda tylko w lewej ręce, prawda? Mhm. A wcześniej jest forte, to może można by na przykład zrobić, i tu też jest powtórka tych dwóch taktów, to by można było na przykład dwa pierwsze zagrać forte i potem dwa następne piano i wtedy wejść prawą ręką w piano. Można tak, albo zrobić po prostu decrescendo na tych czterech taktach. Dobrze. To może z jakim, Krzysiu, to może z przejściem jakimś tam, żeby nam się to połączyło. A tak, dobrze. Dobrze, nieźle. Tam masz. Ten tam, gdzie jest ta przednutka i akcent, chciałbym tego. Że to jest charakterystyczne i jak dałoby się go trochę wyciągnąć. I potem jak masz tercję. Żeby to było takie bardzo czytelne. Żebyś się nie bał tych czterech, one muszą pójść z takim impetem trochę do przodu, te tercje. Dobrze. No. Krzysiek? Krzysiu, nie do końca słyszę precyzyjnie te tercje. A jakie palce? Mówi pan już o tym. Już o tym podejściu, tak? Tak. No to ja gram sobie pierwszym, czwartym, potem drugim, trzecim. No i potem znowu pierwszym, czwartym, drugim, trzecim. Tak, pierwszym. Tylko że grasz w ten sposób, prawda? Tak. Ale zagraj to i popatrz na swój łokieć w tym miejscu. Musi wykonać ruch, prawda? No w dół, tak, zgadza się. No i to jest ten ruch, który w jakimś sensie tutaj to przeszkadza. A jak widzę?
No bo drugie rozwiązanie jest, żeby zagrać od górnych rzędów. BD trzecim, drugim trzecim, pierwszym piątym, drugi trzeci, pierwszy piąty i drugi czwarty. I czyli... I to... I on jakby nie wymaga dodatkowych ruchów całym aparatem ręki i być może, że to będzie skuteczna sprawa, zawsze lepsze wrogiem dobrego. Ja nie mówię, że tamte palce są złe, ale musisz poddając pierwszy palec na F, musisz zrobić ruch. To wymaga tego ruchu, tutaj nie. Wychodzi to z łatwością, z lekkością i wydaje mi się, że warto by było tutaj to przemyśleć, bo po co masz się męczyć i się zastanawiać, wyjdzie, nie wyjdzie? Tu ci wyjdzie zawsze. Mhm, no tak. Czyli po prostu jakby z dodatkowymi rzędami. No tak, no. Po to je mamy, żeby nam służyły pomocą właśnie w sytuacjach takich aplikaturowych. No tak. Pianiści nie mają tego, tej alternatywy, a u nas jest, więc tak. warto to wykorzystać. No i grajmy, tak, i grajmy dalej, już po tych tercjach. Mhm. Krzysiu, chciałbym... Chciałbym bardzo wyraźnie słyszeć te szesnastki. Żeby one się bardzo tam były bardzo selektywne i takie czytelne, precyzyjne. Dobrze. Krzysiek, ja mam wrażenie, że to jest ten sam kłopot, wiesz? A zagraj sobie, jak grasz zwykły akord durowy C-dur. Tak. Popatrz. Naturalny układ ręki masz wtedy. No właśnie, bo o, teraz widzę całą twoją całą klawiaturę. No właśnie. Całym akordem możesz to grać i to jest natura. A tu musisz, że tak powiem... Pan właśnie gra tutaj sobie pierwszym i drugim, trzecim. Ja gram pierwszy, drugi, trzeci najpierw, czyli... A potem gram pierwszy, drugi, czwarty na demol. A zagraj po staremu. Tak, jest to dużo mniej naturalne, prawda, w układzie ręki. Tak, zgadza się. No, tak, to jak, dużo lepsze. Często jak słyszysz, że coś ci precyzyjnie nie wychodzi, a to zawsze winowajcą przeważnie jest aplikatura. Ja już sobie zapisałem. Świetnie. I grajmy dalej. Dobrze. Krzysztof, jedno pytanie, bo w tym fragmencie, który zagrałeś, tam nie wszędzie są akcenty, prawda? Nie, tylko tutaj... Tak, o właśnie, to jest trochę bardziej w charakterze tej muzyki, więc staraj się, jak grasz w tempie, też to zrobić, to co teraz. Dobrze. Dobrze, Krzysiu, przepraszam. Mogę to zobaczyć, to zejście, które grasz tam w dół? Okej, bo... Okej, dobra, nie było pytań. Jedziemy dalej od lewej ręki. Dobrze. A właśnie jeszcze tu zapytam, tak? Bo tak ostatnio tak wprowadziłem właśnie po tym zejściu. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tego. Tak, proszę bardzo. No to fajnie, dobrze.
Krzysztof, tam jest desdur w lewej ręce. Desdur, des. Tak, już mam. W innej tonacji chciałem sobie zagrać. No jeżeli potrafisz, to proszę bardzo. Nie, nie, żartuję, pomyliłem się oczywiście. Stop, 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 stop. Krzysiek, tak? A jak właśnie wejście tam, to przejście. Jak to zaczynasz? Przed tym, zagraj mi ten fragment przed, bo zaraz ci powiem dokładnie, o co mi chodzi. Tu od tych akordów może być. Właśnie jamy. I chciałbym, żeby pierwsza nuta była i żeby się normalnie odbił, a żeby nie było tej takiej dziury, która jest pomiędzy. Bo ona mi ciągle mi przeszkadza, że tam jest jakaś taka cisza. A żeby tutaj właśnie nagle zahamować z tą narracją. Dobrze. Dobra, no właśnie, to właśnie, jeżeli dałoby się tutaj na tym tremolandzie, ja wiem, że to one jest trudne pod względem takim siłowym, kondycyjnym, ale jeżeli udałoby się zrobić minimalne accelerando, to znakomicie działa jakby na zbudowanie kulminacji, potem już samego finału utworu. Nie chcę cię męczyć drugi raz tego, bo będziesz wiedział, o co chodzi, bo to nie o to chodzi, żebym cię tu teraz wykończył i żebyś mi padł tam. Znaczy, ja powiem właśnie, że tutaj tak by pasowało, tak jak pan mówisz, przetempo, ale mi się coś ostatnio po prostu do tremolando rozjechało jakoś. Pewnie to było to spowodowane tą przerwą trochę i miałem problem, żeby je poskładać z powrotem do kupy i tam je zacząłem... Ale nie słyszę, żeby był jakiś kłopot. No bo je tam właśnie trochę poćwiczyłem, tam w wolnym tempie poukładałem też te wartości wszystkie, ale ono jeszcze nie jest takie, jakbym chciał. No to się cieszę, że masz wysokie wymagania wobec siebie. Ale zagrajmy już po tremolandzie. Dobrze. Dwie rzeczy, które jak najbardziej mogą być, ale ja bym je rozwiązał inaczej, czyli przed rykoszetem znowu bym nie hamował, a ritenuto jest na końcu molto, czy jest zwykłe? No nie ma w ogóle. Nie ma go w ogóle, no właśnie. Tak. A to może spróbujmy jakby to tak z ciekawości, czyli już po tremolandzie zagrajmy sobie tą całą ostatnią stronę i spróbujmy zagrać to tak już na finale, żeby już nie było tego hamowania. Że tu już po prostu widzisz już napis meta i już nic nie zwalniasz tutaj, po prostu... Tak jest. No.
Krzysztof, no powiem ci, że dla mnie jest to bardziej naturalne, że nie ma jeszcze... jeszcze robisz to przed rykoszet, sam rykoszet zaczynasz wolniej, a ja bym chciał, żebyś od razu zagrał taga, żeby to od razu rosło i tak jak to, co teraz zrobiłeś, tam było małe ritenuto, ale ono było jak najbardziej akceptowalne. Spróbujmy jeszcze raz całość, a spróbuj od razu ruszyć z rykoszetem w tempie. No dobrze. I pilnuj pulsu. No, mnie jest do tego bliżej. Krzysztof, to były oczywiście jakieś takie wskazówki interpretacyjne, które możesz zaakceptować lub nie, bo ja nie chcę ci tego zabierać, co jest twoje. Natomiast myślę, że na pewno te kwestie tych dwóch aplikatur, które gdzieś tam nie działało, to jest moim zdaniem do zmiany, bo to ci ułatwi. Ułatwi ci to życie i będzie ci to się grało o wiele łatwiej. No, jak mieliśmy już okazję nad tym pracować, ale zawsze jeszcze coś tam można znaleźć, jakieś drobiazgi, jakieś szczegóły, no po to też pracujemy, żeby jeszcze dopieszczać te niuanse, które mogą wpłynąć na jakość całości. Tyle na ten temat. Teraz możemy się zająć czymś innym. Tak jest. I to ja w następnej kolejności mam Fandango. Powiem szczerze, że właśnie pół roku mi zajęło, żeby to w ogóle tekstowo i rytmicznie w jakiś sposób przyswoić w ogóle. Wiesz, z jakiego kręgu kulturowego jest Yuka Tiensu? No to jest... Nie wiem. No to jest to fiński kompozytor. I jeden w ogóle z pierwszych w Finlandii, którzy pisali na akordeon. I ten utwór tak naprawdę, jak pewnie spojrzałeś w nutach, jest napisany na any keyboard instrument. Czyli tak można go grać i na klawesynie, i na fortepianie, i na akordeonie. I za każdym razem będzie to brzmiało nieco inaczej. Wydaje mi się, że na naszym instrumencie jest to szczególnie dobrze brzmiące, bo jakby akordeon jest trochę związany z idiomem tanga, a to jest takie połączenie tutaj dwóch zabaw słownych, nie fandango, tylko fantango, prawda? No i on tam się w jakimś sensie tak zainspirował, ale twórczo bardzo. I jak spojrzałeś na konstrukcję tego utworu, on ma pewne warianty, czyli pewne nazwy części, tam jest A, B, C i D chyba, prawda, nawet? Tak. Do D jest, dobrze pamiętam? Tak, chyba już mówię dokładnie. Tak, ostatnio to D. I że tak powiem, sam kompozytor pozwala na pewien rodzaj loterii tutaj, jeśli chodzi o te części, że można je nieco mieszać według własnego uznania. Przyjęło się kilka tam różnych rozwiązań, które się sprawdzają. Oczywiście przy czterech tych elementach to nie masz zbyt wielu możliwości, ale kilka jest, prawda? I zawsze tam często jest grane A, B, C, A, B, D na przykład, prawda? Ta część pojawia się najrzadziej, ale nie mówię, że to jest obowiązująca kolejność tych wariantów. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że przede wszystkim to jest rzeczywiście, szczególnie część C jest skomplikowana rytmicznie. Tak. I taką wartością porządkującą, jeśli chodzi o rytm, jest twoim zdaniem? Ósemka. Ósemka, właśnie dokładnie tak. I ta ósemka jest tak jak zresztą w tangu, bo to jest 2/4, zawsze ta ósemka jest taka i formotwórcza, i porządkująca pod względem rytmicznym i od tego się trzeba odbijać, więc każdą ósemkę musisz zawsze wiedzieć, ile tam tych wartości w tej ósemce masz, a tutaj mogą się zdarzać ich bardzo wiele zresztą. I tak. I chyba tyle na początek. To może w takim razie, może nie będę grał też całości, bo to chyba bez sensu. To może na przykład po jednej stronie, czy tam po jednym wariancie spróbujmy sobie tam pracować. Na przykład zagrajmy sobie tą część A i zobaczymy, ile nam się uda zrobić. Jak nie, to będziemy pracować potem nad kolejnymi. Fajnie. Mhm.
Krzysiu, przepraszam, że ci przerwę. Że ci przerwę od razu, bo tam jest początek. Taradara, tadada, pam, pam, tagadam. Czyli grasz w pierwszej za wolne wartości na sam początku, w pierwszym, poprzed takcie, w pierwszym takcie. Tagadaga, tadadam, pam, pam, tadada. Aha, tak. Czyli żeby było... Czyli to jest, to, te wszystkie trzy wartości musisz zmieścić przed drugą ósemką. To jest na jedną ósemkę. Tak. Ta-da-dam, pa, pa, pa-da-dam, ta-da-da, ta-ta-ra. No, no dobrze, to jest całkiem nieźle. Wydaje mi się, że na odbitkach, a ich tam jest sporo, bo to jest takie na razie tempo, takie powiedziałbym spokojne. Tak, ono tak, tak. Będzie troszkę z większym zadziorem, z takim nerwem tangowym i przy tych odbitkach nie zdążysz przy powtórzeniach, jak będziesz miał tak robił, to tak wysoko. Więc ta-da-da, ta-da-da, czyli będzie trzeba trochę rękę skupić i usztywnić, a potem natychmiast po powtórzeniach rozluźnić. Czyli jak będziesz miał... Gdzieś tam... Nie zdążysz na ten ruch, bo tak. nie ma na tyle... Czyli za każdym razem trochę to jest moment usztywnienia, żeby aparat był sztywny. Masz wtedy wpływ, a potem natychmiast rozluźnię, żeby oczywiście nie doprowadzić do zmęczenia aparatu ręki. To jest jedna rzecz. Teraz jak są te wymiany, one muszą być bardzo czytelne pomiędzy prawą i lewą ręką, zagrane dokładnie tą samą artykulacją, ale chciałbym, żebyś zróżnicował barwowo prawą i lewą rękę. Czyli na przykład, jeżeli prawa gra na regestrze, nie wiem, otwartym, niekanałowym, to w lewej chciałbym kanał, żeby to była taka różnica. To jest efekt, który można uzyskać wyłącznie na akordeonie, więc warto zrobić. Czyli jak masz na przykład coś łagodnego w lewej, to bardzo ostrego w prawej, bo to wtedy daje ten efekt brzmieniowy bardzo ciekawy, takiego zagrania na tej samej wysokości, na dwóch manuałach. Żaden inny instrument tego nie potrafi. Tak. W ten sposób, więc... No można na klawesynie jeszcze grać oczywiście na współczesnym, na dwóch manuałach. Będzie to brzmiało też może podobnie. To wycofuje się, nie jesteśmy jedyni, ale ten nasz efekt jest bardziej spektakularny w mojej ocenie. No dobrze. Dobrze, a jakie mamy pierwsze wartości w przedtakcie? Nie, to są 64. Tak. Chyba tak. Tak, tak. No właśnie, więc trzeba by tam przed tym akordem to jest tak, jakbyś chciał zrobić prawie glis. Tak. No ale oczywiście mówię tak. A jakie tam są? Przypomnij mi dźwięki. F, Fis, G, B. A akord? Przepraszam, bo ja nie... I, S, G, H. Takie. Jakimi palcami to grasz, powiedz? F, od F zaczynam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i akord drugi, trzeci, piąty. A jako alternatywę, na przykład jakbyśmy spróbowali zagrać tak jak grasz, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i potem pierwszy, drugi, trzeci, ale od górnego rzędu. O, też bardzo dobry pomysł.
Faktycznie, lepsze nawet, wygodniejsze. Mhm. I masz wtedy łatwiejsze wejście w akord. Tak. Bo masz oparcie na mocnym palcu, jakim jest kciuk, prawda? Mhm. I wtedy. O, i wtedy ja już czuję, że to jest całość, bo jak grałeś wcześniej, to były ten jakby przedtak, te przednutki, które tam są, były oddzielone, a akord sobie. A tu jest on jakby. Te przednutki są jakby takim wjazdem do tego akordu, taką introdukcją. No, spróbujmy. Dobrze. I zagrajmy sobie na razie wolno jeszcze raz tą samą część. Będę się zatrzymywał tam w trakcie. Dobrze, oczywiście. Krzysiu, mam takie wrażenie, że troszkę to jest takie przyciężkawe, takie ta, 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 ta. A tu chodzi o takiego, jakbyś to pisał na maszynie do pisania. Ta, 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 parada. I bo masz w pewnym sensie rację, że fortepian czy klawesyn będzie ten akord ostatni zagrany krótko i tak będzie wybrzmiewał. On u nas jest, wiadomo, że nie mamy tego pudła rezonansowego, ale ten minimalny pogłos jakiś tam jest. Ja nawet wolę tutaj przy akordy to nie trochę więcej tej ciszy niż przeciągane akordy, bo mi to zrobi. Taki kładzie mi tutaj taki niepotrzebny ciężar na to i ta narracja się gdzieś znowu zatrzymuje niepotrzebnie. A ja bym chciał, żeby my się tutaj bardzo długą frazą to da 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 pam pam parada ta da da ta tira ta, czyli na przykład ten fragment, żeby był potraktowany frazowo. Zagrajmy sobie tą pierwszą frazę i potem dopiero jest nas kolejny oddech. To jeszcze zapytam w takim razie, czyli jak na przykład jest w tym miejscu ta ósemka z kropką, to ją po prostu tu trzymasz, puścić, tak? Nie, tu trzymasz. Tak? Tam, gdzie są do wytrzymania, to trzymamy. Rozumiem. O właśnie, dobrze? Jak tu miałeś ten akord na dole, tam pam, pa ba, bam, ostatni jest krótki czy długi? Aha, tutaj, tak? No to właśnie. To jest ósemka. Ale no to tak, to tej ósemki nie przeciągaj jej właśnie, bo to są te momenty, kiedy ja czułem, że jest trochę za ciężko. Rozumiem. Dobrze. Tak, ale ta-da-da, pam, bo troszkę te 32 tutaj nie wychodzą. Ta-da-da, tam. Dobrze. Tak, Krzysiu, a spróbuj zagrać bliżej klawiatury, bo ja słyszę tak, tam para, ta-ta-ta-ta-ta i tego machania rękami jest strasznie dużo tutaj, niepotrzebnie. Dobrze. Dobrze, a jak masz ta da, ta pa, żeby się tam, gdzie masz akcent, który jest, żeby on się pojawił, żeby on, bo on jest wtedy bardzo stylowo. Ta. Rozumiem. Żeby cały czas, bo ta część nawiązuje do bardzo tanecznego charakteru tanga. Natomiast potem będziesz miał część liryczną, gdzie trzeba będzie pokazać bardziej frazowanie, bardziej kształtowanie dźwięku. Ta jest bardzo rytmiczna i ona nadaje jakby ten charakter takiego tangowego, ten akcent taki czasami, który się pojawia, żeby on też nawiązywał jakby do tanga. Dobrze. Jak nie wiem czy nam, no znasz na pewno, bo Kacper gra akotango, prawda? Tak. Czy na pewno jesteś, na pewno zauważyłeś pewne podobieństwa, prawda? Oczywiście, że tak. Jak tylko czytałem, to już to słychać było. Myślę, że Krzysztof Olczak w akotango trochę inspirował się fantangiem. Tak, i widzę, że wiele rozwiązań może nie skopiował, ale to jest to wyraźna inspiracja i... Tak. I one są bardzo podobne, więc jak słyszysz, to nie jest to pewnie dla ciebie całkiem nowe. No, spróbujmy sobie od tego momentu, gdzie się zatrzymaliśmy. Dobrze.
Tak, i tu zawsze takie... Zawsze ten akcent po tej pauzie jest przydatny tutaj bardzo. Mhm. Spróbujmy z tego miejsca. Dobrze. Ta-da-da! Mhm. Krzysiu, jeszcze jedna rzecz. Jak grasz te akordy, to one u ciebie troszeczkę zdychają, czyli... I czekasz, aż on odejdzie. A ja bym chciał, żebyś napięcie na tym akordzie utrzymał, czyli... Mhm. I nawet je czasami zerwał, czyli... Że tam nigdzie nie ma takiego momentu, że jest coś... To jest taki bardzo męski pierwiastek tutaj w tej części i tu, tu nie mam miejsca na słabość, że tak powiem. No tak, to oczywiście pewna przenośnia. No. Tak, to było dużo lepsze. W mojej opinii jest to dużo bardziej stylowe. I teraz tak, bardzo podobają mi się wszystkie łuki, które robisz. I fajnie, jak pierwsza jest mocniejsza, a druga z łuku jest... Za każdym razem ją skracasz, to jest bardzo dobre, więc to utrzymaj, z tego nie rezygnuj. A tu jeszcze zapytam w takim razie o ten fragment. Tu w lewej ręce jest taki moment. I tak ten łuk tutaj brzmiał lekko, no tak klasycznie, więc pomyślałem, że można by było zrobić w tym akurat miejscu. Tak jakby właśnie to w tym łuku podbicie tej drugiej nutki, czyli... Nie wiem, czy to... No, jak jest oryginalnie napisane? Znaczy po prostu jest łuk, bez akcentu żadnego. A możesz zagrać? Na obie ręce, tak? Nie, lewa. Jeszcze raz, przepraszam. Bo tam się zaczyna po pauzie po prostu szesnastkowej. To ja bym chciał jeszcze jeden łuk na pierwszych dwóch nutach. Czyli... Na przykład tak mi się podał. Tak, też prawda. Tylko czy to jest do zagrania w lewej ręce? Znaczy ja bym nie pewnie. Nie, no da się. Da się to zrobić. No to... Też nie bałbym się czasami nad wprowadzaniem pewnego elementu takiego tangowego własnego też. Nie boję się tego, dlatego że moim zdaniem kompozytor ma do podejścia do tej kompozycji bardzo otwarte, bardzo swobodnie. Jeżeli pozwala, żeby było to grane na różnych instrumentach od razu na dzień dobry i pozwala, żeby formę mu, że tak powiem, zdekonstruować na różne sposoby, to myślę, że nie jest przeciwne temu, żeby bawić się również artykulacją czy dynamiką. Więc jak najbardziej jestem tutaj otwarty i to może być twój pomysł. To była jakaś propozycja. Możesz to zaproponować, więc jestem jak najbardziej na tak. To super. Czyli dalej czy... Coś... Dalej, na razie zagrajmy dalej, tak, bo... To tu się zaczyna część B. No dobrze, Krzysiu. To może od tej B sobie już zaczniemy jutro, bo już czas nam tutaj dobiega końca i będziemy sobie pracować nad kolejnymi częściami tego fantango. Powiedz mi, co jeszcze mamy oprócz fantango z nowych rzeczy? Z nowych? No to jeszcze mam zburzoną katedrę. A, bardzo fajnie. Chociaż no, ja mówię, to jest... Na razie rozczytane tak. Ale tak to kompletnie. Dobrze, bo ja chcę ci tam podpowiedzieć kilka rozwiązań, bo ten utwór był pisany na taką... Właśnie.
I tam mam na jakiś dziwny system w lewej ręce. No, i no więc dlatego chcę ci tutaj chcę ci tu pomóc, żebyś nie marnował czasu i też tam niektóre rzeczy trzeba przenieść do prawej ręki, ponieważ kompozytor na przykład Wacław Trojan jeszcze nie dysponował takim instrumentem, wtedy to był klawiszowy instrument, brakowało skali, więc on to przeciągał do lewej, a u nas nie ma takiej konieczności, bo możemy do samego końca konsekwentnie grać, mówię o ostatniej stronie, tam jest takie zejście i to warto grać w prawej ręce, ale to ci wszystko opowiem na kolejnych zajęciach. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję również. Pozdrawiam. Do następnego razu, do widzenia, pozdrawiam.